No, skończył się specjalny event, traktowali regionacy w Utrecht, w Holandii oczywiście. No i wygrał ponownie Holender Ovi Kaverman ze swoim Mew w wersji Fusion. Tak, ale Fusion Mew się nie zajmiemy. Dzisiaj zajmiemy się bardziej czymś wyjątkowym, co zajęło trzecie miejsce i nie wyszło spod byle kogo niż Toda Rekrewa. Tak, no nie trzeba przedstawiać nikomu postaci Toda Rekrewa, czyli no wicemistrza właśnie w Worldsach, czyli światowych turniejach. No i skoczył z takim czymś. Znaczy to jest Charizard, ale to nie jest zwykły Charizard EX, to jest no, dość skomplikowany build-up, nie da się ukryć, bo tu tak. No, mamy se tu, tym razem gramy dwoma Charizardami bez Charmeliona. Mamy tutaj oczywiście Pidgeota do wyszukiwania dowolnych kart, a tego mamy bardzo dużo. Mamy Bibarera jako silnik do ciągnięcia do pięciu. Mamy co ciekawe Urshifu single strike'owego, który oczywiście pozwala, no właśnie, pierwszym atakiem na przykład zaatakować za 30 lub ewentualnie G-Max Impact Flow, który po zdyskartowaniu może pozwolić na przykład na danie 120 obrażeń na ławkę. No niestety to nie przeżyje, bo to wyrotowuje. Mamy Inteliona do, po to, aby właśnie strzelać właśnie w bencha, właśnie 20 damage'a. Yoka lub do wyszfinyszynowania i wydobycia sobie następnej tury. Radiant Charizarda, który jest doskonały jako pod koniec tury, bo możemy za 250, ale z abilitką redukujemy za każdego zdobytego prize'a energię, zbijając do jednej ognistej. Rotoma jako draw, najlepiej na samym początku. Lumimeona do wyszukiwania supporterów. Squawk Ability, którego możemy użyć tylko w pierwszej turze. Skowet do właśnie późniejszego drawowania do czterech, czyli wiecie, chodzi o to, że abilitka Skoweta polega na tym, że wszystkie karty dajemy pod spód i bierzemy jedną, a następnie poprzez Bibarera oczywiście dobieramy cztery. Mew do wyszukiwania itemów, oczywiście Celebration. Ochrona bencha Mara na Fijira, czyli zespół najlepszy, jeden do chronienia przed Greninja, drugi przed nakładaniem damage counteru. Maival do blokowania retreata przeciwnikowi. Tak, ma ten atak Trap and Trim, który pozwala, no właśnie, nie pozwala właśnie retreatować klasycznie. I dodatkowo w następnej turze możemy walnąć dodatkowe 90. Iono do dysraptowania oczywiście ręki. Arwen do wyszukiwania, Worker do dyskardowania niewygodnych stadionów. Mamy oczywiście Avery do redukcji ławeczki, Rayhanna do podepnięcia kolejnej energii z discarda oraz wyszukaniu dowolnej energii, Bossa do zmiany Pokemona aktywie, Troton do podmienienia na innego basica, żeby na przykład można było właśnie tak chyba widziałem, jak to używał, że na przykład Troton i na przykład zamieniamy na Bidoofa i potem będzie Bibarer. Tu scenario do na przykład brania Pokemonów do ręki. No na przykład możemy pozbyć się na przykład Luminona albo Squawka Gillego. No na przykład Squawka możemy potem zdyskardować poprzez Ultra Bola. Pelonia służy do podmieniania prizów. Rerkendy do ewolucji Charizarda. Pidgeota, właśnie Inteliona wspomnianego. No przede wszystkim Charki, Inteleon i Pidgeot, bo tutaj można zauważyć, że nie ma stage'a tu. Ultra Ball do wyszukiwania Pokemonów, V-Passy do rozłożenia. Tutaj warto zaznaczyć, że są dwa super rody, bo przeważnie w Charizardach gra się jednego. Do na przykład wyrecyklingowania, no właśnie, basic energii oraz jakichś tam Pokemonów, Palpat do recyklingowania. Ponownie tych supporterów można zauważyć, że mamy po jednym supporterze, stąd też widzę, że jest użyty Palpat. Hitsuański Heavy Ball do wyszukania podstawowych Pokemonów, w razie czego jakby jakiś się schował w paskud. Counter Catcher, jeżeli jesteśmy do tyłu z prize'ami, to psiup!
to żeby właśnie go zeswitchować for Silstone do wyszukania dowolnej karty. Mamy Collapse Stadium do redukcji ławeczki. Mamy Altazor do wyszukiwania Pokemonów, bardzo dobre na pierwszą turę. 5 energii, jedna Rapid Strike'owa, by na przykład użyć albo do Urshifu, albo do Medichitama. Podobnie jest z Double Turbo Energy, która jest bardziej do Megichama, żeby użyć Yoga Loop. Więc tak to się prezentuje i tak, jest to bardzo skomplikowany deck. Ale zobaczymy, jak mi wyjdzie. Dobra, zacieram rączki. Moim bardzo dziwnym deckiem. Zobaczymy, no dobra. Czy możemy wystartować piersi? Dobra, Tails. No jak mamy? No i przeciwnik decyduje, okej. Okay. Kto pójdzie pierwszy? O, my pójdziemy pierwsi. Czy wiecie, Charizard to no, Czarkowi tak wszystko jedno? Mhm. Dobra, jest fajna ręka, bo mamy Mew, mamy Jirachiego, no to mamy jeszcze Pelonię. Co my tu mamy? A! Zobaczę rękę, co to jest. O Jezus, trzy muligany, to chyba jest Charizard. EX? Jest jeszcze Steam Devil, no nie grali tego, ale widać, że... No sobie weźmiemy 3. No. No jest Charizard chyba. Znaczy najpierw mamy Mysterious Tales użyjemy. O! Mamy to! No i co my będziemy tu potrzebowali? Na pewno potrzebuje Bobra. Oraz na pewno będzie nam potrzebny na samym początku lotu. Chociaż można by użyć Skłoka, nie wiem. Szkoda ręki trochę, powiem. No wolę jednak Rotoma. Tak mi się wydaje, że jest pewniejszy. No tutaj sobie nie wystawię jeszcze stadionu. Wyszukam Heavy Ballu. O, jest Sobel, więc on mi będzie tu potrzebny. No i po prostu sobie użyjemy Rotoma. No to jest tak jak mówię, to jest dość trudny deck, powiem, bo tak jak wspomniałem, no to nie jest łatwe. Znaczy to jest na pewno Charizard, to nie ma... Aha. Czy będzie Iono, czy będzie... Znaczy, wyłowuję pewnie od razu w Charizarda, o ile nie będzie to Iono. A nie, on użyje Arvena. Ale i tak Iono se zrobię. Czy mam czym? Bo też możemy nie mieć PJ-a właśnie. Czyli plan jest prosty. A tu mamy Medichama. Co tam jeszcze roli? Aha, Forest Silstone, dobra. Coś chcę jeszcze. I tak mu zdysraptuję tą rękę, no. No, nie wiem jaką wziął kartę. Czyli nowością takie moje są vlogi, więc... No. Czy on już użył Star Power? No i tutaj z Lumineona, no. Wiadomo, tutaj nie pokażę karty, bo... Tak jak mówię, Forest Silstone. Nie wiem, czy też ten Jirachi jest tu potrzebny. O, dobra, oddaję turę.
Dobra, mam. No to robimy tak. Mysterious Tale. Ha, mamy tylko wędeczkę. Czyli tak to zrobimy z Ultra Bola. Co by to zdyskardować? Czy będzie mi teraz potrzebna Pelonia? To jest. Na pewno nie będzie miał żadnych Collapse Stadium i. Chyba boss nie będzie mi potrzebny, ale bossa se tu już za chwilę wczesuję. No i z tego Charizarda weźmiemy. O. No i sobie zrobimy Rare Candy. I sobie użyjemy Inferno Rain. Dobra. Dwie zupełnością wystarczą. No i zagramy. Czy najpierw tak wtasuję bossa. No i Ajono. Lecimy. I cały misterny plan poszedł w pizdu. Mhm. No jeszcze, znaczy mamy Inteliona, ale ja nie mam. No i ze 180 palimy. No dobra, co tu mamy? Uuu, Rare Candy! Wiecie, co to znaczy? Omijanie ławki, omijanie ławki, o ile mi nie zraptuje. Ale to będzie szaleństwo. Dobra, robi też Rare Candy i też robi tutaj Inferno Rain. Znaczy wiecie, no Inteleon pozwala na snippingowanie w damage counter, no komukolwiek, na przykład z bencha, czy na przykład. A nie, no kurwa, jednak zrobi to samo. Mówi się, że nadzieja jest ostatnia. Ale dupa. Ha, dwa wypasy. Nie ma miejsca. Znaczy, Lumineon nie będzie potrzebny i sobie ewoluuje może w Bibarera. No co tam da? Znaczy na pewno zrobimy sobie ten dyskard z Lumineonem i z tego Bibarera tam. Znowu. Aha, jest Urshifu. Czy wiem, że i tak zginie mój Pokémon? Mogłem jednak tego Charmandera zostawić. To było słabe, powiem. A to jest jeden z tych. Coś mi zwyknuje, tak? To jest z tych trudnych. I wali mnie za drugie.
O rany, dobra jest. Kenny. Tu mamy. Bo my tu nie mamy żadnych switcherów. Workera zdyskarduję i chyba Urshifu? Nie jestem pewna, ale to jest trudny wybór. Czy Urshifu może mi się przydać? Pidgeot to nie wiem, czy mam. W sumie on był. Intelionas tu wywołujemy. I robimy sobie snipping shot. I be barrier do 5. Jak będzie energia, to... Aha. Dobra, oddaję turę. Że jest Mayvile. Chociaż nie, mogłam Rotomad zrobić. Tutaj duży błąd. Trzeba się obyć z tym deckiem, bo on jest... Czyli on jest dobry, tylko... Można zauważyć jedną rzecz. On po prostu jest trudny w obsłudze. To jest łatwe. Dobra, jak w zegarku. Także sobie weźmiemy Rayhana na pewno. Chyba wezmę Double Turbo Energy, bo nie jestem ten, na co mogę zaatakować, ale tak... A, mogłam w sumie. Znaczy tak, na pewno... Będzie... Zranienie. I wenteczka. Muszę wtasować tego Pidgeotta. Choć powiem tak, mogłam wziąć jednak... No i knockout. Jezus, ale... Tutaj główka paruje. Powiem tak, to jest... No właśnie, z tych... Głowy parującej. Godemon nie zauważa, że... My go jebiemy. Charmeleon, dobra. On sobie tu myśli. No dobra. No jalo.
burza mózgów. A ja myślę. Mogę jeszcze zrobić Avery? Lupnąć w sumie. Ale to będzie trudne, bo... Mogę zrobić taki numer, że po prostu użyjemy... Countercatchera? Na Manafi. I robimy Rotoma. No. Czy to jest też... Czy to jest też się widać z tych... buildów, które... No nie, jednak miał switcha, ja... Cały misterny plan poszedł w pizdu! No co ty? Co byście myśleli? No co byście myśleli, że to będzie tak łatwo? O nie! Dobra, możemy użyć Trotona. Gaczarka zrobię. Co byście myśleli? Nie, no cały misterny plan poszedł się jebać. Yeah. No. Kuba, co byście myśleli, że... Nie. Nie. No to już po mnie. Miałem... No tutaj popełniałem misplay w postaci turbo... A. Wybacz. No się nie uda, kurwa, nie uda się. Zrobiłem misplay. Aż nie da się nic. A widać, że to jest chyba jeden z tych trudniejszych jednak faktycznie deków. Dobra, no pierwszy jest epic fail. To trzeba się obyć z tym deckiem, to jest dość trudne, to jest... Ale rzeczywiście mogłam tego Mainline'a przygadać, więc muszę pomyśleć jeszcze raz. No dobra, na co tym razem gramy? Orzeł! Dobra, może spróbuję drugi ujść, więc... No chujowy start.
Znaczy, wezmę drugiego. No dobra, tutaj drugi czar. Ach, to już jest coś gorszego. Znaczy, widzę, że to ten Paul będzie. Free G-Bucks, dobra. Nie wiem, po cholerę mi yoga lub... Ale sniping by się przydał. No dobra, tutaj muszę pomgłówkować, no faktycznie... O, jeden czarek jest w frajzach i pidżet. No nie, jednego mam tu. No jednego czarmonera. I na pewno weźmy na tego pidżota teraz, żeby nie popełnić błędu. Robimy ajonu. Mamy drugi. Bipas i co ja tu potrzebuję? Znaczy będzie na pewno potrzebny ten bibarer. Instant charge'a zrobię, bo to 30 TTK. Znaczy i tak będę musiała oddać tego. O nie, po cholerę mu skłok. Skłoka chyba już nie użyję, tak mi się wydaje. Ale co on tu kombinuje? To oczywiście zada mi 20. Czy tak łatwo mi nie chce mi oddać prajzów? Nie! A, nie! No nie! Do czego tu kurwa doszło? Ja bym tak przepiękną rękę. LOL! No God, please! No! Ja pier... Pomocy! Co on tu kombinuje? Pomocy. Miałem piękną rękę, a tu nagle pierdolony judge. Mi i tak odda... Musi oddać mi prize, bo tak nie... Ja się tak nie bawię. Wszystko pięknie... Stuknacie. Nie tak prędko.
Dobra, będzie i tak potrzebny mi skowet. No dobra, niech... Mogłam zostawić tego czarka, a nie po cholerę dałem. Tak medichama. Ale... Już tak łatwo nie ma. Oczywiście. Znaczy, jetki w Czempalo, nie? Co to te za dek? Jeszcze z Jarze, kurwa, no nie. Jeszcze brakuje tu Nestboli na pewno. Chyba nie mam tego turo scenario, kiedy potrzebuję. On mi jednak zbije. Znaczy, i tak miałam taki plan, żeby nie było. I tak muszę poświęcić jakiegoś Pokemona. No, w sumie najmniej w prajzowce. A jeszcze miałem tak chyba jest. I tak musi być, i tak musi wskoczyć Skowet. Robimy Skowet.